Proszę Państwa, przede wszystkim chcę o jedną rzecz powiedzieć. O ile żeśmy w dużej jadalni, o czym będzie jeszcze bliżej pani doktor Maciakowska mówiła, musieliśmy przerobić świecznik na elektryczny. Postanowiliśmy, że w salonie, podobnie jak w małej jadalni, ten świecznik będzie rzeczywiście świecznikiem opalanym w sposób tradycyjny i na wyjątkowe okazje, a dziś jest wyjątkowa okazja, będziemy go po prostu zapalać. Jest też osoba, która czuwa nad bezpieczeństwem BHP i nie obawiajcie się Państwo, wszystko będzie dobrze. Poproszę bardzo. Thank you.